Subskrybuj kanał Empik Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio. Sex Stories zaprasza do wysłuchania książki Marty Krajewskiej zatytułowanej Pragnę więcej. Czyta Gabriela Caun. Kiedy człowiek czuje, że potrzeba mu czegoś więcej, wtedy zaczynają się kłopoty. Charles Bukowski. Fragmenty winem poplamionego notatnika. Zanim zaczniesz. Pragnę więcej stanowi samodzielną opowieść, lecz jednocześnie rozgrywa się w znanym części czytelników uniwersum Wilczej Doliny. Jego znajomość nie jest ważna dla rozumienia niniejszej historii. Jednak niektóre niezbyt istotne z punktu widzenia fabuły, detale mogą wydać się czytelnikowi niezgodne z historyczną prawdą. Wilcza Dolina to świat wzorowany na wczesnym średniowieczu, ale jednak fantastyczny. Z pełną świadomością pozwoliłam sobie więc na pewne odstępstwa. Więcej o tym, co historycznie poprawne i niepoprawne, pragnę więcej. Wspominam w posłowiu na końcu książki. Nie piszę o tym teraz, bo być może części czytelników w ogóle to nie interesuje. Najważniejsza jest wszak opowieść. Dedykuję ją wszystkim, którzy są tłem dla bohaterów i niezauważeni przyjmują rykoszetujące kule, Marta Krajewska. Postacie: Jaruna. Córka Wikliniarza. Dolan. Syn młynarza Oslara. Miruchna. Córka rybaka Paszki, przyjaciółka Jaruny. Gniewko. Starszy syn Kowala. Haberka. Opiekunka Wilczej Doliny. Stanowi pierwszą barierę chroniącą wieś przed złem. Oprócz tego jest także Żerczynią i Zielarką. Brat mił, Starszy o siedem lat brat Jaruny. Cudowne dziecko. Naznaczone na następnego opiekuna Wilczej Doliny. Uczeń Haberki. Dobrawka. Ukochana bratmiła. Oslar. Młynarz. Ojciec Dolana i Izbora. Pokłócony z paszką. Izbor. Starszy syn Oslara. Przyszły dziedzic Młyna. Nawoja, żona Izbora. Paszko, jeden z rybaków w dolinie, ojciec miruchny, pokłócony z oslarem. Mojmił, syn myśliwego, rówieśnik Jaruny, przyjaciel Dolana. Sułka, dobrosułka, sujka. Córka Bartnika, po śmierci rodziców mieszka z bratem i jego rodziną. Narad. Ukochany Sułki. Przyjaciel jej brata. Dzisława. Schorowana. Majętna. Krzesąd. Bartnik. Brat Sułki. Zastępuje jej rodziców. Cedonka. Żona krzesonda. Łasiczka. Malutka córka Cedonki i krzesonda. Falibor. Rybak o pięknych dłoniach. Rena, matka Jaruny i brat Miła, żona wikliniarza. Daszbor, wikliniarz, ojciec Jaruny i brat Miła. Niemój, Rosław, młodszy syn Kowala, brat Gniewka. Jabiełka, zakochana w rostku dziewczyna. Ciesława, babka Jaruny, mieszkająca z nimi w chacie. Sławomir. Dziadek Jaruny, również mieszka w chacie wikliniarzy, Lon, brat reny, Hubka, żona Lona, szwagierka reny, charakterna i wesoła ciotka Jaruny. Początek: Przeznaczeniem dziewczynki było stać się próbą. Gdy miała nie więcej niż miesiąc, została porwana przez Mamunę, która zostawiła na jej miejscu swojego podrzutka. Na pomoc dziewczynce ruszył starszy brat, rozważny, mądry i niezwykły niczym bohater z baśni. Poszedł w las ciemną nocą i ocalił dziecko. To, czego dokonał, zadziwiło całą wieś, dolinę, leśne bestie i bogów. Świat skupił się więc na bohaterze. Przemilczając dalsze losy odzyskanego z rąk mamun niemowlęcia. Tymczasem dziewczynka nie tylko nie miała najmniejszego wpływu na swój los, ale nawet nie zdawała sobie sprawy, że oto właśnie wypełnia się jej przeznaczenie. Nie była już światu do niczego potrzebna. Dopóki była dzieckiem, nikt nie opowiadał jej o tamtej nocy. Tak bardzo nieistotne z punktu widzenia przyszłości dziewczynki wydawały się rodzinie przykre wydarzenia. A gdy w wieku kilku lat poznała tę opowieść, przepełniły ją duma i miłość do brata. Dziewczynka dorastała jak każde inne dziecko w górskiej dolinie, w cieniu wiekowych lasów, w zaciszu pachnącej dymem chaty, w bezpiecznych ramionach rodziny, zupełnie nieświadoma tego, że najistotniejsza część jej przeznaczenia już się wypełniła. Nie odczuwała z tego powodu żalu ani zazdrości, a właściwie w ogóle się nad tym nie zastanawiała. Miała przed sobą całe życie i choć być może nie było ono bardzo istotne dla wsi, doliny, leśnych bestii i bogów, dla niej samej miało wielkie znaczenie. Jawiło jej się jako coś zwykłego, lecz w tej zwykłości było nieprzewidywalne i ekscytujące. Nie marzyła o wielkich przygodach, opuszczeniu doliny i zdobywaniu świata. Czuła bowiem, że jej dorosłe życie będzie podobne do tego, jakie wiodła jej matka, żona wikliniarza. Serce chaty, do którego lgnął każdy członek rodziny. Dla dziewczynki było czymś niewyobrażalnym, choć jednocześnie oczywistym, że kiedyś również zostanie żoną i matką. Lecz nawet ta, jak mogłaby się wydawać niezbyt wymyślna ścieżka, kryła w sobie wiele tajemnic. W rzadkich chwilach, gdy w ogóle myślała o przyszłości, nie mogła się doczekać tego, by je wszystkie odkryć. Rozdział pierwszy. Pory roku mijały. Dzieciaki bawiły się, ganiając wśród chat, zbierając gromadą jagody i grzyby, pasąc świnie, śmiejąc się, socąc, kłócąc i godząc. Co jakiś czas ktoś przyprowadzał młodszego brata albo siostrę, którzy wyrośli z niemowlęctwa. I matka oddawała ich pod opiekę starszemu rodzeństwu. Od czasu do czasu któreś ze starszych dzieci znikało, wołane przez ojców, miało przez to coraz mniej czasu na zabawę, aż wreszcie zaprzestawało jej na dobre, kosztem nowych, dorosłych rozrywek i obowiązków. Wejście w dorosłość było dla Doliny świętem. To rodzice decydowali, kiedy ich pociecha przestawała być dzieckiem. Chłopcom obcinano wtedy włosy, dziewczętom uroczyście zaplatano warkocze, a każdy bez wyjątku dostawał od swych opiekunów nowe dorosłe imię zamiast dziecinnego, ochronnego. Rena i Daszbor rodzice dziewczynki zwlekali z zaplecinami córki. Wciąż bowiem uważali ją za niedość dojrzałą. Ślepi żeście są, ganiła ich cię sława, matka mężczyzny. Brat mił dwie wiosny młodszy od niej był, gdyście go postrzygali. Tak, ale on był inny, poważniejszy, tłumaczyła się Rena, na co babka prychała kręcąc głową. Wiem, że długo na nią czekaliście, to wam się teraz wiecznie maleńka wydaje, odpowiadała. Ale wiosna, dwie, trzy i dziewczynie chłopcy będą w głowie. Przecie widać, że szybko kobiecych kształtów dostanie, a potem pod dziecięcym imieniem do swaćby przystąpi? Wyśmiewała tak syna i synową, aż ci w końcu pogodzili się z myślą, że ich mała dziewczynka rzeczywiście jest mała jedynie w ich kochających oczach. I tak oto pewnego pięknego letniego wieczoru. Gdy żaby rechotały nad jeziorem, a powietrze pachniało osiadającą rosą, w obejściu wikliniarzy rozstawiono ławy, rozpalono święty ogień, a następnie w obecności całej wsi matka i babka dziewczynki zaplotły jej złote włosy w długie kosy. Opiekunka haberka zaś, najważniejsza osoba w wilczej dolinie, nadała jej imię. Dziewczynka z miejsca wchłonęła je całym sercem i uczyniła częścią siebie. Od zaplecin miała zacząć stawać się kobietą. Kobietą o imieniu Jaruna. Ten wieczór nie tylko dla niej stał się ważnym momentem w życiu. Dobrosułka, najmłodsza córka Bartnika, Przybyła na zapleciny sąsiadki wraz z bratem i bratową. Ponieważ rodzice odumarli ją, zanim wyszła za mąż, mieszkała z rodziną starszego brata. Krzesąd, bo tak miał on na imię, został w starej chacie ojców, przejmując po nich i obejście, i barcie w lesie, i opiekę nad niedorosłą panną. Dobrosółka, zwana przez wszystkich Sułką albo i Sujeczką, jako że takie imię nosiła przed zaplecinami, pomagała niańczyć pierwsze dziecko brata. Dziewczynka urodziła się wiosną i dano jej imię ochronne Łasiczka. Sułka lubiła jej ciepłe, pulchne ciałko i rumiane policzki. Kochała małą, jakby była jej siostrą. Choć w głowie często pojawiała się jej myśl, że już niedługo, za rok, dwa, własne takie małe będzie bawić. Miała wszak już i wiek odpowiedni i ciało gotowe do zamąż pójścia. Ciało, które rozpalały pragnienia. Chłopcy z coraz większym zainteresowaniem zerkali nie tylko w jej wielkie zielone oczy, podkreślone długimi czarnymi rzęsami, ale też na krągłe, rysujące się pod sukienką kształty. Coraz częściej na zabawach porywali ją do tańca, a jej gruby, czarny warkocz furgotał podczas zwinnych obrotów. W tańcu zdarzało się jej poczuć dłoń na pośladkach, a ponieważ nie była nieśmiała, schlebiały jej te wszystkie, śledzące ją oczy, te niby przypadkowe otarcia o piersi. Niestety nikt z rówieśników sułki nie miał u niej szans, bo serce dziewczyny od dawna należało do jednego człowieka, do Narada, przyjaciela jej brata. Był starszy, męski, miał szerokie ramiona, wąskie biodra, wesołe, ciemne oczy i niesforne, gęste włosy aż do ramion. Sułka starała się nie okazywać, jak bardzo chłopak jej się podoba, lecz miała świadomość, że ognia, który w niej rozpalał, nie da się całkiem ukryć. Wystarczyło, że pojawił się w zasięgu wzroku, a już nie mogła myśleć o niczym innym jak tylko o nim. Tak też było i teraz, na zabawie przy zaplecinach córki wikliniarzy. Sułka zajmowała się łasiczką, podczas gdy rodzice maleństwa tańcowali do dźwięków fujarek, bębenków i okaryny. Dziewczyna siedziała tuż pod wieklinowym płotem, zabawiała maleństwo i z uśmiechem spoglądała, jak jej brat i bratowa obracają się w tańcu. Jednocześnie zerkała ukradkiem w stronę wybranka swego serca. Narad miał powodzenie u dziewcząt to też dopóki grała muzyka widziała go to z jedną to z drugą panną wiedziała że jest dla niego tylko smarkulą młodszą siostrą przyjaciela a jednak po cichu marzyła że w którymś momencie podejdzie i do niej a wtedy wtedy będzie musiała odmówić bo miała pod opieką Łasiczkę tak samo jak odmawiała chłopcom, którzy na początku, gdy zagrała muzyka, raz po raz przychodzili ją prosić do zabawy. Posmutniała, lecz mimo wszystko ciągle posyłała pełne psiej wierności spojrzenia roztańczonemu naradowi. Wreszcie zapadł zmrok. Cienkie piwo uderzyło ludziom do głów. Gwar i śmiech. Niosły się daleko po dolinie, a siedząca pod płotem sułka czuła się coraz bardziej niezauważana. Córka wikliniarza, której nadano dziś imię Jaruna i na której cześć przygotowano całą tę ucztę, przynosiła sułce kołacz i piwo, ale dziewczyna i tak czuła się zepchnięta na bok. Na środku podwórka płonął ogień. Górale tańczyli wokół niego. A ich cienie prześlizgiwały się po jej twarzy. Tam, gdzie siedziała, ciepło ognia prawie nie docierało. Czuła rosę osiadającą na dłoniach, twarzy, odzieniu. Było jej coraz smutniej. Miała wrażenie, że jest niewidzialna, potrzebna jedynie do opieki nad dzieckiem, jak jakiś przedmiot, kołyska czy zabawka z suchej trawy. Ale pewnie zniosłaby to wszystko gdyby nie poczucie, że niewidzialna jest także dla narada. Nie podszedł ku niej ani razu. Zresztą, nie dziwne. Co ona sobie głupia wyobrażała? Łasiczka zakwiliła, coraz bardziej rozdrażniona głośną muzyką, która co i rusz przerywała dziecięcy sen. Sułka uspokajała dziewczynkę, ponieważ jednak sama stawała się coraz mniej cierpliwa, a coraz bardziej przygnębiona, w końcu podniosła się z trawy. Tuląc dziecko i szepcząc łagodne słowa, zbliżyła się do tańcujących sąsiadów. Wypatrzyła brata i bratową, ale zanim ruszyła ku nim między wirującymi parami, zawahała się. Bała się, że ktoś ją potrąci albo nawet przewróci. Czy rodzice naprawdę nie słyszą płaczu swojej córeczki? Niespodziewanie poczuła czyjąś dłoń na ramieniu. Odwróciła głowę i nogi niemal się pod nią ugięły. Sujeczka, toś ty jeszcze tutaj? Narad uniósł brwi w zdziwieniu, a potem jego spojrzenie ześliznęło się z twarzy dziewczyny natrzymane przez nią dziecko. Myślałem, żeś dawno poszła. Pilnowała łasiczki tam pod płotem, wydusiła brosółka, ruchem głowy wskazując gdzieś za siebie. Ale ona już chce spać, a tu jest za głośno. Wezmę ją do chaty, tylko chciałam dać znać tamtym. Brodą skinęła ku bratu i bratowej. Narad pogłaskał łasiczkę po główce z delikatnym uśmiechem. Jakież piękne miał usta, jakie kształtne. Z kącikami uniesionymi ku górze. Sułka miała je na wysokości oczu. Gdyby tylko pochylił się nieco, mogłaby go z łatwością pocałować. Ta jedna myśl sprawiła, że poczuła mrowienie w dole brzucha. Poczekaj, zawołam ich! oznajmił chłopak, znów lekko głaszcząc dziewczęce ramię dla dodania otuchy. Sułka poczuła dreszcz biegnący w dół pleców. Ledwie zmusiła się, by zachować zatroskany wyraz twarzy. Stanęła tyłem do siadników, tuląc i kołysząc coraz głośniej narzekające dziecko. Nim się obejrzała, narad wrócił, lecz sam. Gotowe, chodźmy. Otoczył ją ramieniem, zgarniając ku wyjściu z podwórza. Widząc zaś nierozumiejący wzrok sójki, dodał: Niech się bawią! Mało mają takich chwil, ale wydukała zaskoczona. Nic się nie bój. Zbliżył usta do jej ucha, aż zadrżała. Odprowadzę cię. Dziewczyna skinęła głową, oszołomiona bliskością narada, dotykiem jego ręki na łopatce, miękkością głosu przy uchu. Zazwyczaj gadatliwa, teraz jakby zapomniała języka w gębie. Wyszli już na udeptaną drogę między chatami, ale narad wciąż obejmował ją ramieniem. Naroda! mruknął zaniepokojony. Jesteś cała w Rosie i drżysz. Och, bo ty jesteś taki gorący odparła, nim zdążyła pomyśleć. Natychmiast się zawstydziła. On zaś zachichotał pod nosem jak łobuz. Oj, sujeczko! wciągnął głęboko powietrze nosem i zawahał się potrząsnął głową, a w końcu stuszonym głosem pożalił się. Nie baw się tak ze mną, ptaszynko. Sułka aż zamrugała, w pierwszej chwili pewna, że się przesłyszała. Ja? Tobą? zapytała niezbyt mądrze, zwracając ogromne ze zdziwienia oczy na chłopaka. Łasiczka stawała się spokojniejsza. Kołysana rytmem kroków, i zapewne rada, że hałas cichu z oddechu na oddech. W ciemnościach letniej nocy czerń stawała się granatowa, a blask księżyca rozjaśniał twarze, tak że suka bez trudu dostrzegała ciemne oczy ukochanego oraz jego skrzywione smutnym uśmiechem usta. Jakże ja się tobą bawię? zapytała niepewnie. Narad westchnął ciężko, jakby żałował, że zaczął tę rozmowę, lecz za późno było na krok wstecz. No przecie chyba widzisz, że musisz wiedzieć, że ja Speszony wił się w sobie, a co gorsza, ku rozpaczy dziewczyny odsunął się od niej, zabierając ramię i ciepło swojego dotyku. „Że ty co?” spytała, czując trzepotanie serca. Byłoby to możliwe? Bała się, że jeśli choćby o tym pomyśli, spotkają strogi zawód. Sułka dużo by dałaby jej chatę, dzieliła od obejścia wikliniarzy większa odległość. Niestety, już niemal że byli pod furtką bartników. Dziewczyna odruchowo zwolniła kroku. Szumiało jej w głowie, choć nic tego wieczoru nie piła. Narad milczał, więc podjęła cicho. Przecie cały wieczór siedziałam pod płotem, nawet nie podszedłeś. Bom był pewien, że jesteś w chacie z dzieckiem krzesonda, zaczął się natychmiast tłumaczyć. Sułka bała się uwierzyć w to, co słyszała. Czasem, gdy byli sami, narad zagadywał do niej tak, jakby mu była milsza niż inne, ale potem nie zwracał uwagi, gdy była obok, więc robiła co w jej mocy, by nie dawać jego słowom zbędnych znaczeń. A gdybyś się rozejrzał, poskarżyła się cicho, to byś mnie zobaczył. Ale zdaje się, żeś wszystkie dziewczyny na zabawie widział tylko nie mnie. Sama nie pojmowała, skąd się w niej wzięła odwaga, żeby to powiedzieć. Zaraz też pożałowała w duchu, bo jak nic narad ze złości się, odwróci napięcie i odejdzie. On jednak tylko zwiesił głowę. A jednak... Rzekł. Nie z nimi tam jestem, tylko tu, z tobą. Mówiąc to, zwrócił się ku dziewczynie. Suka spojrzała w jego oświetloną srebrzystym blaskiem twarz i na moment zapomniała o oddychaniu. Gdy dotarli pod same drzwi chaty bartników, zawahała się, kładąc dłoń na skoblu. Wchodź, polecił Narad. Odzyskując zwyczajowy, rozsądny ton. Położysz małą, a ja rozdmucham ogień, bo pewnie przygasło i ciemno jak w dziupli. Skinęła głową i weszła, czując jak chłopak wślizguje się tuż za nią i zamyka za sobą drzwi. Na środku chaty, w palenisku, żarzyły się resztki drewna. Poza tym wnętrze spowijał mrok. Ale sułka doskonale umiała poruszać się w nim po omacku. Gdy kładła łasiczkę na posłaniu za przepierzeniem z sitowia, w małżejskim kącie rodziców słyszała, jak narad rozdmuchuje żar. Spojrzała na niego przez wstążki sitowia, nie wierząc, że wieczór kończy się w taki sposób. Tyle czasu spędziła sama pod płotem, a teraz jest z nim w chacie. Tylko ona i on. O łasiczce nawet w tej chwili nie myślała. Malutka spała, zmęczona. Sułka wysunęła się z małżeńskiego kąta i wolnym krokiem zbliżyła się do paleniska. Narad szybko poradził sobie z roznieceniem ognia, więc gdy podeszła, uniósł wzrok. Wstał z kolan nie odrywając od dziewczyny wzroku równie gorącego, co żar na palenisku. Sułka poczuła, że ona także płonie od środka pod spojrzeniem jego pięknych, ciemnych oczu. Nie mogła uwierzyć, że to wszystko się dzieje naprawdę. W głowie miała pustkę, liczyły się tylko ta chwila i wyraz twarzy chłopaka. Taki, jaki widywała w swoich marzeniach przed zaśnięciem. Naradowi też brakło słów. Przez moment stał bez ruchu, wbijając wzrok w dobrosółkę. Potem podszedł do niej jeszcze bliżej. Wyciągnął dłoń i otulił nią dziewczęcy policzek. Pochylił się, przymykając oczy. Gdy ich usta się spotkały, wszystkie wstrzymywane uczucia zalały sójkę niczym nieposkromiona fala. Wreszcie przylgnęli do siebie, całując się zachłannie. Osunęli się na klepisko. Słuka po omacku odszukała dłonią derki, które służyły jej każdej nocy za posłanie przy palenisku. Oderwała usta od wark narada i niedbale pościeliła sobie byle jak, po czym położyła się na plecach, ciągnąc za sobą ukochanego. Jego piękne, idealnie skrojone usta smakowały cierpkim wspomnieniem piwa. Miękki język splatający się z jej językiem rozniecał płomień w podbrzuszu. Narad całował mocno i zdecydowanie, łapczywie, jakby czekał na to od dawna. Zupełnie na przekór dotyk jego dłoni snującej się wzdłuż uda dziewczyny był delikatny, niespieszny, czuły. Sułka dyszała, nie mogąc się doczekać, aż jego ręka dotrze do celu. Gdy cofnął ją niespodziewanie, jęknęła rozczarowana, ale on tylko podciągnął wyżej opierający się materiał sukienki. Po chwili jego dłoń znów powędrowała tam, gdzie powinna. Sułka jęknęła, czując jego palce między udami. Wyprężyła się, gdy delikatnie masowały najwrażliwsze okolice jej ciała, a potem poczuła, jak wsuwają się głębiej. Rozchyliła nogi zachęcająco. Chciała więcej, była gotowa. Narad uniósł się nad nią. Nie zauważyła, kiedy zdążył pozbyć się spodni. Nie zwracała na to uwagi, tak skupiona była na własnych doznaniach. Lecz on wiedział, co robi. Na chwilę oderwał usta od jej ust, a ona czekała niecierpliwie. Ich spojrzenia spotkały się, gdy w nią wchodził. Westchnęli zgodnie, a wzrok na rada zamgliła rozkosz. Sułka poczuła nieprzyjemny ból, lecz nie dość silny, by przebić się przez mgłę podniecenia. Narad zakołysał się, a ona jęknęła, unosząc nogi i oplatając udami jego biodra. Przymknęła oczy, czując jego dłoń na piersi, drażniła sutek, posyłając w dół brzucha fale bólu i przyjemności jednocześnie. To sprawiło, że się spięła, zakołysała biodrami, wpasowując się w rytm narzucany przez kochanka. Napięcie rozbłysło rozkoszą pod powiekami. Tak, więcej, ten ruch, ten rytm, szybciej. Lecz narad nie przyspieszył. Gdy spojrzała na niego spod na wpół przymkniętych powiek, zobaczyła, że wpatruje się w nią z zauważalnym skupieniem. Walczył ze sobą, ze swym ciałem, z pragnieniem. Czekał na nią. Przygryzła wargi, chłonąc tę chwilę wszystkimi zmysłami. Napięcie w dole brzucha stawało się coraz cięższe. Z każdym ruchem bioder w gardle rodził się coraz wyraźniejszy jęk. Narad sapnął, przegrywając walkę ze sobą. Poczuła, że rośnie w niej jeszcze bardziej. Przyspieszył rytm. To wystarczyło. Świat sułki wybuchnął bielą pod powiekami. Krzyknęła chrapliwie. Zawtórował jej stłumiony głos narada. Napięcie znikało szybko. Kołysania ustało i sułka otworzyła oczy. Narad pochylił się i pocałował ją długo i czule, potem wysunął się z niej i ciężko zległ obok na posłaniu. Trwali tak przez chwilę, wciąż w ciszy, porozumiewając się jedynie dotykiem palców głaszczących wciąż rozpaloną skórę. Muszę iść! Odezwał się cicho narad, nim krzesąd mnie tu zastanie. Spojrzała mu w oczy i uśmiechnęła się, pełna szczęścia. Skinęła głową. Chłopak pogłaskał ją po policzku. Ucałował łagodnie jej usta, a potem zebrał się i wyszedł. Słuka leżała na posłaniu, dopóki nie zaczęło świtać. Bała się, że jeśli zamknie oczy, Obudzi się i to wszystko okaże się snem. Ptaki śpiewały, a noc zmieniała się w dzień, gdy usłyszała na zewnątrz zbliżające się kroki. Krzesąd i Cedonka uciszali się wzajemnie i chichotali jak podrostki. Słuka zamknęła oczy, nim otworzyli drzwi. Od zaplecin Jarunę coraz częściej odrywano od zabawy. Wzywano do pomocy i pracy. Uczyła się wszystkiego, co kobieta umieć powinna, i choć przy wielu z tych czynności pomagała już jako dziecko, teraz uczyła się sama międlić i czesać len, sama tkać, sama gręplować wełnę, szykować strawę, doprawiać ją wedle upodobań wszystkich domowników, dbać o zwierzęta i leczyć je z prostych chorób, zabiegać o łaski domownika. Uborząd i całej czeredzi różnorakich istot, którym nie można było uchybiać w codziennym życiu. Prace w obejściu sprawiały Jarunie pewien rodzaj przyjemności. Często więc mimo zmęczenia nuciła pod nosem wesołe melodyjki, albo rozmyślała o głupotach, choć nie wszystkie nowe obowiązki podobały jej się tak samo i nie z wszystkimi też równie dobrze sobie radziła nie przepadała na przykład za praniem koszul. Nie chodziło nawet o chłód wody, mdlejące odwalenia kijanką w tkaninę ramiona, czy opadające wciąż na twarz mokre kosmyki włosów. Czuła się nieswojo, ponieważ otaczały ją starsze dziewczęta, dojrzalsze, rozchichotane, plotkujące i z punktu widzenia jary zupełnie niezrozumiałe. Jedynym pocieszeniem jej była więc obecność Miruchny, ukochanej przyjaciółki, towarzyszki dziecięcych zabaw, a teraz również niektórych obowiązków. Starsze dziewczęta dużo gadały i często się śmiały, a nade wszystko lubiły śpiewać. Jara z przyjemnością wsłuchiwała się w ich czyste, jasne głosy. Najbardziej podobała jej się piosenka o dziewczynie, w której kochała się cała wieś, bo nikt tak jak ona nie grał na fujarce. Wesoła melodia przyśpiewki sprawiała, że nogi same rwały się do tańca. Dziewczęta odgrywały całe scenki z kolejnymi umizgującymi się do pannicy kawalerami, jej psotne odpowiedzi i powracające w refrenie odgrywanie fujareczki. Śmiały się przy tym jedna przez drugą i szturchały w boki. A jaże i mi ruchnie, aż się same usta rozciągały w uśmiechu od takiej wszechobecnej wesołości. Pełnia lata sprzyjała zresztą dobremu samopoczuciu. Ciężki przednówek był już tylko odległym wspomnieniem. Jedzenia było pod dostatkiem, pogoda tego roku dopisywała. Zasiewy dojrzewały, a dobry humor dorosłych rozlewał się szerokim strumieniem także na młodzież i dzieci. Woda w jeziorze, nad którym leżała wieś, zdawała się cieplejsza, nie marzły od niej stopy i nawet kijanki jakby lżej trzymało się w dłoni. Jara tłukła rytmicznie koszulę ojca i choć nie odważyła się śpiewać głośno wraz z dziewczętami, pod nosem wturowała im cicho. Pomyślała nagle, że właściwie wszystkie osoby, które zajmują się muzyką w ich dolinie, to mężczyźni i nie mogła przypomnieć sobie ani jednej kobiety grającej na gęślach, dzwonkach czy jakimkolwiek innym instrumencie z fujarką włącznie. Najładniej na fujarce grywał Dolan, syn młynarza, druha jej ojca. Jaruna przyjaźniła się z chłopakiem od najmłodszych lat a teraz, razem z Miruchną, byli najstarszymi dzieciakami, które wciąż jeszcze bawiły się z młodszymi. Dolan potrafił wymyślić melodię na poczekaniu i zagrać ją na byle patyku, jak się przynajmniej jarze wydawało. Naraz jej zadumę przerwały krzyki chłopców. Dwaj synowie kowala wypadli z krzaków nieopodal i wyskoczyli z wrzaskiem między panny, chlapiąc wodą naokoło. A tuście nam dzieweczki lubiące fujareczki. Zakotłowało się w strumieniu. Dziewczęta pisnęły zaskoczone, chłopcy rzucili się na nie, raz po raz osłaniając się przed mokrymi razami od koszul. Gniewko, starszy i roślejszy, od dawna już uczył się od ojca kowalskiego fachu. Miał więc posturę niedźwiedzia i tyleż siły. Nie miał jednak szczęścia, dlatego dostał od jednej z panien koszulą w twarz i jak długi runął w wodę. – Ja ci dam fujareczki – pacnęła go raz jeszcze, nim zdołał wstać. Chłopak splunął wodą, na oślep machając rękami jak cepami, co by albo dziewczynę pochwycić, albo choć koszulę z rąk jej wyrwać. Kira, miej litość, prosił żartobliwie, a reszta dziewcząt rechotała w głos, przysłuchując się tym przekomarzaniom. Jaruna i Miruchna stały nieco na uboczu, niby rozbawione, ale też speszone obecnością chłopców. Tymczasem krępy, jasnowłosy Rostek ucapił pyskatą jabiełkę, niby to przypadkiem, łapiąc ją od tyłu za oblepioną mokrym materiałem pierś. Nie mój, trzymaj łapy przy sobie, wrzasnęła dziewczyna, szamocząc się i z trudem powstrzymując uśmiech, jakby wcale jej to nie przeszkadzało. Ja białeczko, Kowalczyk zaśmiał się jej wprost do ucha. Ja jużem dawno nie nie mój, mnie już dawno postrzygali. Możeś i jest Rosław dla reszty. Odszczeknęła się panna, usiłując dla zasady trafić go na oślep koszulą. Dla mnie ty ściągle dzieciak nie mój. Nie twój, nie twój, ale mogę przecie twoim być, choćby na jakiś czas. Jabiełka wyplątała się z uścisku i obróciwszy się, posłała chłopakowi spojrzenie pełne jadu. A to ci ciekawostka, prychnęła. A ja myślała, że tobie kto inny w głowie. Odruchowo wszyscy spojrzeli na stojącą obok Jary Dobrawkę. Inna panna może by się i spłoniła w takiej sytuacji. Może odwróciłaby oczy albo udawała, że nie słyszała przycinku, ale Dobrawka tylko się uśmiechnęła, co sprawiło, że wydała się jeszcze piękniejsza. Dawne dzieje! Odrzuciła na plecy gruby przemoczony warkocz w kolorze słońca. Rostek wyrósł ze mnie. Bo mu życie miłe, parsknął gniewko, wykręcając w dłoniach kraj koszuli. Brat miłby mu nogi z życi wyrwał. Zaniósł się szyderczym śmiechem, a Rosław prychnął urażony, podrzucając głowę, by strząsnąć spadającą na oko grzywkę. Ja się, brat miła, nie boję, wyszczerzył zęby w uśmiechu, gdy jego wzrok padł nagle na jarę. Tak patrzę, że mu siostra na ślicznotkę wyrasta. Może jeszcze rodziną z wielkim opiekunem zostanę. Co ty na to, Jarunka? Jara poczuła na sobie spojrzenia wszystkich zebranych i zaczerwieniła się aż po czubki uszu. Jęknęła w duchu, że nie potrafi jak dobrawka zbyć ich śmiechem. W rzeczy samej, starszy z kowalowych synów aż cmoknął z uznaniem. Jaruna pięknieje z wiosny na lato, ale ty, Rostek, staruch jesteś dla niej. No to ja może poczekam, co? Chłopak zrobił mądrą minę. Mało to takich małżeństw? Fuj, chłopie, mało ci pięknych panien w dolinie? Brat zdzielił go z obrzydzeniem. Kiedy ty się wreszcie jakiego rozumu dochowasz? Jaruna nie wiedziała, gdzie ma podziać ręce, gdzie oczy, gdzie ma słuchać, czy wrócić do roboty, a najchętniej wzięłaby nogi za pas, byleby prania nie zapomnieć pozbierać. No już skończcie te głupoty, bo was koszulą na mokro wytrzaskam, zbeształa ich dobrawka, odruchowo stając między chłopakami a Jaruną. Albo lepiej, brat miłowi opowiem, żeście sobie hece kosztem jary urządzali i zobaczycie dopiero. Serce Jaruny zalała fala wdzięczności. Miła, piękna dobrawka. Nic dziwnego, że się brat mi ukochał w niej na zabój. Gniewko wzniósł ręce w poddańczym geście, odstępując krok od brata. Mnie do tego nie mieszaj. Ja tego capa młodego nie znam, zarzekał się. Od razu hece Rostek tymczasem zaczął się tłumaczyć, Przecież my tylko jej urodę podziwiali. Dobrawka pokiwała głową i jakby ważyła w dłoni przyszykowaną do ciosu ociekającą wodą odzież. Swoją drogą, to ciekawe, na kogo nam jarunka wyrośnie, co nie? Jabiełka włączyła się niespodziewanie głosem tak słodkim, że fałsz aż kapał z jej ust wprost do jeziora. Widząc zaś, że popatrują na nią bez zrozumienia, Zatrzepotała rzęsami i wzruszyła ramionami, aż jej oblepione mokrym materiałem piersi zafalowały powabnie. Przecie jarunkę mamuny chowały, nie pamiętacie już? Kto wie, czym tak naprawdę jest? Co ty gadasz, jabiełka? Dobrawka nachmurzyła się wściekle. No a kłamie może? Obruszyła się dziewczyna, stając naprzeciwko niej i opierając pięści na biodrach a myślisz, że imię to czemu jej takie wybrali? Jaruna Mamuna. Jara zamrugała zaskoczona, nic z tego nie rozumiejąc. Odruchowo spojrzała na dobrawkę, ale ona, tak jak reszta starszych, wydała się nagle niepewna i zmieszana. Wiesz co, rostek? Niebieskie oczy dobrawy poszarzały niczym niebo nad deszczem. Weź może lepiej swoją pannę, bo z zazdrości bredzi. Wskazała brodą na jabiełkę, na którą po chwili inni też spojrzeli. Rostek zmieszał się zauważalnie. A przecie ja nie mam panny, wybąknął, odruchowo odsuwając się od ciemnowłosej córki rybaka, na co tej aż iskry strzeliły z oczu. Ano nie masz, pchnęła go wściekle z całej siły w pierś. Wynocha stąd. Młodzieniec ustał w wodzie, skrzywił się boleśnie, ale nic już nie rzekł, tylko z głupią miną odwrócił się na pięcie i odszedł. Gniewko zaś podążył za nim, w przelocie posyłając Jarunie krzepiący uśmiech. Nad jeziorem nastała chwila ciszy. Dziewczęta patrzyły po sobie, ni to zmieszane, ni to rozbawione, i Jara poczuła, jak łzy cisną jej się do oczu. Odwróciła się bokiem do reszty panien i zabrała się z powrotem do pracy, próbując za wszelką cenę ocalić własną dumę i nie dać po sobie poznać, jaki kocioł ma teraz w głowie i w sercu. Miruchna pochyliła się tuż przy niej z kijanką i sukienką matki. Nie przejmuj się, szepnęła. Jara zerknęła na przyjaciółkę. Z okrągłej, okolonej ciemnymi warkoczami twarzy ruchny spoglądały na nią z przejęciem prawie czarne oczy. Jara zmusiła się do słabego uśmiechu, ale nie miała ochoty rozmawiać. Starsze dziewczęta próbowały jeszcze śpiewać, jednak nastrój tego dnia już się zepsuł, o czym co i róż przypominały wszystkim nadąsana na jabiełki i smutna twarz siostry brat miła. Jara skończyła swoje pranie tak szybko, jak się dało. Pożegnała się na prędce i odeszła. Po kilku chwilach dogoniła ją dobrawka. Ależ ty pędzisz, zawołała z niedowierzaniem, poprawiając oparty na biodrze kosz z bielizną. Poczekaj, chciałam ci coś powiedzieć. Jara zwolniła. Ja wcale nie chodziło o ciebie. Ona nie jest taka, zaczęła niepewnie dobrawka. Weszły właśnie między pierwsze chaty i najwyraźniej ukochanej brat miła zależało na tym, by nikt nie podsłuchał ich rozmowy. Szły ramię w ramię w przemoczonych sukienkach. Obie jasnowłose, niebiesko-okie niczym siostry, z koszami pod pachą, z rumieńcami od pracy na opalonych letnim słońcem twarzach. Jabiełka i rostek ponąć mają się ku sobie tłumaczyła starsza z dziewcząt przyciszonym głosem. Ponoć od odkupalnocki znikają razem na całe dnie, a Jabiełka nieraz chwaliła się, że oni. no wiesz, że grywała już na fojareczce. Jara marszczyła brwi. Ona jest strasznie zazdrosna o niego. Dobrawka nie zauważyła zacukania się towarzyszki. A Rostek to wyjątkowym matą i najwyraźniej go to bawi wieś ile ja się muszę nawywijać, żeby jasno dawać do zrozumienia, że mam gdzieś jego dawne zaloty? Przecie od zawsze mi się tylko jeden. Gryzła się w język, tak jakby cała wieś nie wiedziała, że jedynie brat mił jej w głowie. Jara wciąż układała sobie coś w myślach. Grała na fujareczce? Mruknęła w końcu, zerkając niepewnie na starszą dziewczynę. Nie widziałam jej nigdy swój jarku, zresztą nie pojmuję, co to ma do dzisiejszego wyzłośliwiania się na mnie. Dobrawka zamarła na jeden oddech, gdy nagle dotarło do niej, że oto będzie musiała tłumaczyć się z czegoś, czego nie przewidziała. Jara! Posłała młodej spojrzenie nieco rozbawione, nieco też jednak speszone. W tej piosence chodzi o fujarki, które, no wiesz, chłopaki mają w portkach. Jara wytrzeszczyła oczy, wciągając głęboko powietrze nosem. Oj, wydukała tylko, po chwili zaś dodała. Aha, oj. Dobrawka odwróciła twarz, by ukryć rozbawienie. Oj. Powtórzyła tymczasem Jara odkrywczo, jakby była pierwszym człowiekiem, który skrzesał ogień. Ta piosenka jest o obrzydliwa, dokończyła z grymasem. Dobrawka zagryzła wargi, by się nie roześmiać. Na razie tak, pogłaskała koleżankę po plecach z wyrozumiałością. Kiedyś zmienisz zdanie. Jara stanowczo upierała się, że to się nigdy nie wydarzy. Rozdział drugi. Sułka czuła się szczęśliwa. Miała swojego wymarzonego narada tylko dla siebie. Spotykali się w każdej wolnej chwili, a to po wieczornym obrządku, a to kradnąc moment o poranku, gdy ich rodziny zajęte były własnymi obowiązkami. Za chatą, na łące, w lesie. Czasem jedyne, na co mogli sobie pozwolić, to gorące pocałunki, którym towarzyszył lęk, że zostaną nakryci. Czasem mieli dość swobody, by spleść ciała w pełnym pragnienia uścisku i kołysać się aż do spełnienia. Sułka sprawnie uczyła się, co robić, by osiągnąć przyjemność najszybciej i najpełniej jak to możliwe. Nie miała z tym kłopotów. Ciepło ciała narada Dotyk jego skóry, ust, dłoni błądzących po jej skórze sprawiały, że nim bieg ku spełnieniu się zaczynał, ona była już w połowie drogi. Miała w sobie jakieś wieczne nienasycenie. Wystarczało, że narad odwiedził krzesonda i niby przypadkiem, mijając sujkę w drzwiach, przesunął dłonią po jej plecach, a od razu rozpalał się w niej ogień i czuła, że wilgotnieje. Poprosisz krzesonda o mnie? spytała któregoś popołudnia, gdy po upojnych chwilach leżeli przytuleni na miękkim, leśnym muchu. Promienie słońca tańczyły gdzieś nad nimi, próbując się przebić przez korony drzew. Narad obejmował ją jednym ramieniem, a drugą ręką bawił się końcem jej czarnego warkocza. Oczywiście, obiecał leniwie. Kiedy? Zamruczał, jakby morzył go sen, ale dziewczyna wiedziała, że nie mogą sobie pozwolić na wspólną drzemkę. Musieli wracać do wsi. Niedługo westchnął. Ty jesteś jeszcze młodziutka. Nie wiem, czy krzesąd już by cię komu oddał. Nie zapytasz, to się nie dowiemy. Zerknęła na niego figlarnie. Młodsze ode mnie żonami zostają. Tobie krzesąd odda mnie na pewno. Zobaczymy. Pocałował jej włosy, po czym dorzucił żartobliwie. Na razie bierzmy, co dola daje. Nie trzeba chować pszczół, żeby znać słodycz miotku, nie? Wystarczy móc całować twoje słodkie, słodkie usta. Mmm, miód się przy nich schować może. Zaczął obsypywać pocałunkami jej włosy, szyję i kark. Suka zachichotała, łaskotana tymi pieszczotami. Próbowała wstać, lecz chłopak tylko mocniej przycisnął ją do siebie. Nie martw się, przecie cię kocham, ptaszynko, usłyszała nad uchem niski, pełen czułości głos. Stopniała od razu. Jaruna miała wrażenie, jakby bielmo spadło jej z oczu i świat nigdy już nie miał być taki jak dawniej. Słowa dobrawki i zrozumienie sensu piosenki były dla niej niczym kolejny krok na drodze ku dorosłości. Obawiała się, że już nigdy nie będzie mogła spojrzeć na żadnego chłopca, bez przypomnienia sobie wszystkich oślizgłych rzeczy, którymi zalotnicy kusili pannę z piosenki, by zagrała na ich fujarce. Sprzątając obejście, albo karmiąc ptactwo, Rozpamiętywała w myślach słowa przyśpiewki, wreszcie odgadując ich prawdziwy sens, a przynajmniej to, co wydawało jej się, że znaczą. Wciąż jednak trafiała na fragmenty, które zdawały jej się niejasne. Rozmyślając, w końcu uświadomiła sobie, że jej brat, ojciec, a nawet dziadek również posiadają fujarki. To odkrycie, czy Właściwie obrazy, jakie stanęły jej przed oczami, sprawiło, że niemalże zawyła w duchu i wzdrygnęła się z obrzydzeniem. Kolejnego dnia, gdy bawiła się wgonionego z resztą dzieciaków, zdawało jej się, że jest od nich starsza, dojrzalsza, że poznała sekret, o którym one nie mają pojęcia. Jasne, chłopcy musieli wiedzieć o otrzymanych w portkach fujarkach ale czy wiedzieli, co takiego dorośli z nimi wyprawiają? Patrzyła na rychoczącego moi miła syna myśliwego, na Dolana o łobuzerskim uśmiechu i innych młodszych i wiedziała, że w przeciwieństwie do niej są jeszcze dziećmi. Zastanawiała się, czy podzielić się sekretem z Miruchną, ale obawiała się, że słowa utknęłyby jej w gardle. Potem przypomniała sobie jedną ze zwrotek, w której panna potknęła się i fujarka myśliwego utkwiła jej w... Zamrugała oczami, wstrząśnięta, i dała się złapać dolanowi tylko po to, by zacząć gonić innych i na moment oderwać myśli od przeklętej piosenki. Wieczorem, gdy zmęczona wróciła do obejścia, Spotkała brat Miła, siedzącego w zadumie na ławeczce pod gruszą na podwórku. Wpatrywał się w zachodzące za szczytami słońce, posyłające ku dolinie długie, ogniście zabarwione promienie. Gdy dziewczyna weszła na podwórze, spojrzał na nią i uśmiechnął się ciepło. Subskrybuj kanał 3 Go i poznaj świat najlepszych produkcji audio.